wszystkim w kolejnym odcinku Od Zera do Fightera. Dzisiaj Wam pokażemy, jak powinno się poprawnie albo w wielu sposobach trzymać gardę. Bo Dawid mi się spytał, jak się powinno trzymać poprawnie gardę, bo jego trener z Sawoboru, tak? Pokazywał w inny sposób, jak pokazuje w innym, a jeśli jak pójdziecie do kogoś innego, ktoś inny pokaże jeszcze inaczej. Teraz tak, mamy duże rękawice, to faktycznie te ręce powinny być bardziej tutaj przy ciele, przy twarzy, żebyśmy zasłaniali, bo rękawice bokserskie są mega duże i zasłaniają nam praktycznie całą twarz. Ale w momencie, kiedy nie mamy tych rękawic bokserskich, a mamy małe rękawice, nie możemy tu trzymać, bo każdy cios, który przyjmiemy na rękawice, będziemy mocno odczuwali na sobie i tego chcemy uniknąć, bo szkoda szarych komórek, nie? Martwimy się o siebie, dbamy o zdrowie, unikamy uszkodzeń i tak dalej. Więc tak, jeśli mamy małe rękawice, te ręce bardziej powinny być wysunięte do przodu. Te ręce powinny być bardziej wysunięte do przodu. Od razu zacznę tłumaczyć Dawidowi, bo to Dawid się spytał, ale to wszystko też jest dla Was. Teraz tak, żeby te ręce były bardziej wysunięte do przodu, żebyśmy mieli dystans pomiędzy mną a partnerem. I teraz tak, jeśli będziesz miał w małych rękawicach tutaj, będziesz przyjmował, to wszystko idzie na głowę. Wszystko idzie na głowę. A jeśli tutaj będziesz trzymał, to wysunięcie ręki spowoduje, że automatycznie zwiększa się dystans. W boksie ten dystans pomiędzy mną a tobą jest króciutki, tu, hop. I dlatego te ręce są tutaj, tak? Jak mamy małe rękawice, to już ten dystans musi być bardziej wysunięty i ta ręka już musi być bardziej do przodu. Taka jakby styl karate, ale jeszcze z podniesioną ręką, która jest, amortyzuje i chroni ciosy twarzy. Czyli bardziej ręką do przodu. I teraz tak, garda się zmienia w momencie, kiedy jest sytuacja podczas walki. Ja to wszystko będę tłumaczył, wszystkie gardy, które wytłumaczymy teraz, będę tłumaczył tylko i wyłącznie pod MMA, pod małe rękawice, ewentualnie jeśli ktoś nie ma małych rękawic, to też da radę sobie to ogarnąć bez rękawic pod walkę uliczną, tak? Ale teraz jest daleki dystans, mam tą rękę wysuniętą, ale ta ręka wysunięta się chowa w momencie, kiedy jestem już blisko partnera. Po to, żeby jeszcze bardziej się pozasłanić. I teraz ta podwójna garda, ta wyższa garda, którą twój trener pokazywał i poprawiał cię, żeby trzymał w ten sposób, ma dużo większy sens niż ta. Ta garda w tym dystansie nie ma sensu. Tu wychodzimy z dystansu, dystans jest dalszy, ta ręka bardziej jest podniesiona, żebyśmy tutaj czuli. I teraz tak, ja tą przednią ręką mogę denerwować sobie partnera. Hop. Tak? Tutaj już muszę być bardziej schowany. I teraz tak. Bliska garda. Chodź, ustaw się Dawid. Hop. A może popatrz do kamery, obokiem w ten sposób. Hop. I teraz tak. Ręka, tak jak na początku, w pierwszym odcinku mówiłem. Miednica do góry, barki do przodu. Hop. I to jest poprawnie utrzymana garda w takim średnim dystansie. Jeśli chcemy zwiększyć swój dystans pomiędzy mną a partnerem, wystawiamy tą rękę do przodu i tu oporujemy. Bo nawet jeśli będzie jakiś sierp, leci od tej strony, to podniesie rękę w ten sposób. O tym będziemy już jeszcze mówić w kolejnym odcinkach, więc się nie stresujcie, że tego nie wytłumaczę. Spokojnie. Obroni się sierpa i zadanie jest wykonane. Wykonane, tak? Jeśli będę chciał kopać na schaby, to ręka powędruje tutaj i też obronimy, tak? Więc pamiętajcie, jeśli chodzicie na różne zajęcia, jeśli ktoś pokazuje w ten sposób, każda poprawna forma jest poprawna, tak? Tylko każdy inaczej uczy, w każdy sposób inaczej przekazuje tą wiedzę i te różnice trzymania rąk są też różne. I teraz tak, możemy wprowadzić sobie tamto ćwiczenie, które było w pierwszym odcinku, razem z tym, czyli trzymamy już poprawnie rączki tutaj, jesteśmy ciasno zakryci i ta przednia ręka bardziej wychodzi. I teraz się bawimy, obchodzimy sobie, tak, jesteśmy bliżej, możemy tu z dystansu, dalszy dystans, Najważniejsze, żeby trzymać te ręce wysoko, tak? Żeby tych rąk nie było tutaj mega nisko. Jeśli jesteśmy daleko, tak jak w dystans w karate, jest bardzo daleki dystans, to te ręce mogą być tutaj. Dlaczego? Bo jeszcze więcej widzę, co przeciwnik robi. Jeszcze mam większą czutkę, mam jeszcze większą reakcję na ruch. Tak? Ale tym jesteśmy bliżej partnera, to te ręce jeszcze bardziej powinniśmy mieć u góry w ten sposób.
Nie w ten sposób, bo ja nie widzę, co się dzieje. Wy mnie nie widzicie w ten sposób. Teraz widzicie, co się dzieje, tak? Hop. I w ten sposób możemy sobie chodzić. Hop, hop. Jeśli chcemy wydłużyć dystans, wystawiamy tą przednią rękę i w ten sposób sobie pracujemy nad gardłem. To jest ciężki temat, jak chodzi o trzymanie rąk. Musicie znaleźć swoją ulubioną gardę. Często ja sobie też ruszam tymi rękoma, żeby jeszcze bardziej podenerwować swojego przeciwnika, ale to już jest też wyższy poziom. Jednym słowem, trzeba mieć czucie w tej gardzie, trzeba wiedzieć, kiedy, jak się zachować i... Tak. I pamiętajcie, że też nie możecie się usztywniać, nie możecie się usztywniać, żeby luźno barki były, żeby były przygotowane zawsze do obrony, nie? Więc to też jest bardzo ważne. A to jest coś, co warto jeszcze dodać, że w sumie często osoby początkujące będą miały tak, że będą miały... Będą się spinały. Ja między innymi jestem tą osobą, bo dużo ćwiczyłem i teraz się spinam, żeby zrobić gardę poprawnie. Tak. A to wystarczy. Barki do przodu, miednica do góry. Hop, tutaj jesteśmy. Hop, i tylko wystarczy tutaj, żeby blokować sobie. Hop, 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 hop. I to byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy w kolejną sobotę o godzinie 9. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Piona.